Piotr, dzisiaj uznałem, że nagram takiego szczerego vloga, bez żadnych, jak widzicie, clickbaitów, jakichś tytułów takich, wiecie, wow, tylko dosłownie to, co jest w tym vlogu, zobaczycie, w sensie to, co jest w tytule, zobaczycie w tym vlogu i właśnie chciałem nagrać takiego, powiedzmy, szczerego vloga z dnia, pokażę wam, co jem, pokażę wam trening, powiem wam też swoje przemyślenia pewne, rzeczy, które muszę zrobić. Zjadłem śniadanie, teraz właśnie podjechałem do Neopaka, dlatego że muszę kupić wkłady do zamówień przed treningówki, dlatego że się skończyły i no, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję oczywiście, że ten vlog wam się spodoba, jeżeli tak, to będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę, komentarze i tak dalej, bo algorytm YouTube'a jednak no jak nie nagrywam właśnie jakieś komentarzy, oceny TikToków i tak dalej, po prostu te filmy nie idą, a chciałbym, żeby szły. I śmiechem żartem, ale takie wypełniacze, cztery pakowania teraz mi kosztowały 150 zł. Ogólnie jakby całe zapakowanie szmek z pampa, no kosztuje, nie? Tyle zostało smaku jabłkowego, to jest około 50 sztuk. Mango jest trochę więcej, około 100. Niemniej jednak bardzo się cieszę, dlatego że praktycznie no, w ciągu miesiąca no, kupiliście praktycznie cały asortyment. Zamówiłem 1000 sztuk. Powiedzmy, że na sprzedaż było około 950, no i właśnie zostało około 150 sztuk, także bardzo dziękuję. Smutno mi trochę, że dopiero jakby następna dostawa będzie gdzieś w okolicach października albo listopada, dlatego że to dla mnie, w sensie wy musicie czekać, a dla mnie jako przedsiębiorcy to też jest takie coś, że wiecie, że będzie znowu jakby stało, nie będzie sprzedaży i też wiem, że w październiku, w listopadzie będę musiał zamówić około 2,5 do 3 tysięcy sztuk. Tyle planuję, dlatego że muszę brać pod uwagę to, że będzie Black Friday, na którym będzie jedyna promocja w roku na szmek z pampa. Będą święta, będzie nowy rok, więc jakby pewnie kolejna dostawa również będzie gdzieś w okolicach lutego, marca, więc po prostu muszę się zaopatrzyć na więcej. Więc to, co zarobiłem teraz, to będę musiał jeszcze dorzucić do tego, żeby zamówić właśnie te około 3000 sztuk. Tu muszę wam pokazać, że właśnie mieliśmy taki tutaj pokój, w którym były powiedzmy trzymane różne rzeczy Asi, a teraz po prostu tu jest taki no gabinecik. Także przydało się meble ze starego mieszkania i z nowego mieszkania, dlatego że tu jest właśnie moje biurko, moja tam regał, właśnie komody z nowego mieszkania. Także można było tutaj coś zrobić, jakieś może tutaj jakieś posadzka się też zrobi, będzie skalafon. Z drugiej strony cieszę się, że w sumie nie będę miał teraz przedtreningówki, dlatego że może uda mi się odpocząć. Dlatego że nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem dzień wolny, ostatnio właśnie na psycholog, na terapii właśnie poruszyłem ten temat, poruszyliśmy ten temat tego, że straszną na siebie presję narzucam i no nie odpoczywam, po prostu nie mam takich dni, żebym na przykład nic nie robił, żebym po prostu odpoczął, wychillował, nie wiem, miał czas poczytać książkę, czy w ogóle głowę do tego, także cieszę się, że to się udaje. I powiem wam, że coś muszę wam się też wyżalić, że właśnie w poprzedni czwartek miałem wizytę, no i miałem do kolejnej wizyty zrobić sobie jakiś dzień wolny albo chociaż pół dnia wolnego. Nagrywam to we wtorek. Dzisiaj nie zrobię sobie dnia wolnego, także jutro muszę, jakby, żeby odrobić chociaż pracę domową, ale no jest bardzo dużo do zrobienia. O, aktualizacja tego, co w mieszkaniu się zmieniło, więc po pierwsze, ta rura, co tu wystawała w końcu, jest wbita. Tu mamy takiego chwytaka, który ją trzyma, także teraz trzeba będzie kupić małe kartonki, żeby tutaj wsadzić, wypełnić to zaprawą i będzie cacy. I nawet już mam w miarę pomysł na ten pokój, ale to innym razem wam powiem. Nie wiem, czy pokazywałem wam lustro, ale jasno. Także mam takie lustro podświetlane. Tutaj dzisiaj przyszła skrzynia taka na poduszki, żeby właśnie te poduszki, co tam są, móc po prostu schować, jakby padał deszcz, pod schodami akurat idealnie się zmieści. Wczoraj byliśmy w Zara Home, żeby kupić też zasłonę, ale to zaraz wam pokażę, ale totalnie zakochałem się w tej świeczce. Ciężko nazwać ją świeczką, bo waży 1,5 kg. Ale tak daje, w ogóle nie spodziewałem się, że może być świeczka, która będzie pachniała na zewnątrz, jakby kumacie to. Jest otwarta przestrzeń,
a jak się wychodzi na balkon, to ją normalnie czuć na całym balkonie. Także jest totalnie sztosem, aż nie wiem, jak będzie pachniała, jak się ją zapali. Ona nie zapalona tak daje. Także tak. Tu proszę podziwiać nasz ogródek, jak wyrósł. Generalnie mięta i bazylia wszystko zeżarły. W sensie pietruszka też jest, ale na przykład tu jest zasadzony gdzieś szczypiorek, nie? Ale gdzie? Nie wiadomo, bo nie wyrósł. Ale mamy dużo bazylii, więc jakieś pesto trzeba bazyliowe zrobić z tego takiego. Mamy pietruchę, mamy koper do ziemniaczków, mamy dużo mięty do drinków. Mojito. I teraz idziemy na górę, dlatego że na górze w sumie to niewiele się zmieniło, odkąd ostatni raz widzieliście, ale wam się pochwalę jednym naszym zakupem, za którym jeździliśmy praktycznie po całej Warszawie. Dosłownie zrobiliśmy 70 km w Warszawie, nie wyjeżdżając praktycznie z Warszawy, żeby to kupić. A dokładnie to chodzi o te trzy iglaki. I to nie są zwykłe iglaki, to są japońskie iglaki. To są iglaki, które kosztowały o wiele kurwa więcej niż myślałem, że będą kosztować. Ale są ładne. I one będą rosły długo i dużo. One ogólnie rosną do około 6-7 metrów, więc się wiadomo, że w takiej donicy to nie wyrośnie taka duża, ale strasznie wolno rosną, bo rosną jedynie około metra, nie, inaczej, 10 cm na rok, więc w tym roku jest taka, to za rok będzie gdzieś taka. Także myślę, że może się kiedyś doczekamy, że będą duże i w razie co razem z nami to mieszkanie opuszczą. Następna sprawa. Wyczyściliśmy i ogarnęliśmy w końcu grilla naszego. W ogóle taka butla tam była wjebana. Kto taką butlę używa do grilla? No ale nieważne. Także wyczyściliśmy tego grilla elegancko. Tu są włożone takie kamienie, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale tam można węgiel wsadzić i będziemy na węglu jakby grzać, a nie na gazie. Także wyczyszczona jest ten grill. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę, co też na przykład w Castorami mówili, że panie, nie ma takich rzeczy. Idę do Leroy, mówią, panie, nie ma takich rzeczy, aż w końcu znalazłem i to ogarnąłem. A mianowicie, ten stół, zobaczcie jak on się teraz świeci. Jest w zajebistym stanie, jest jak nówka sztuka. A to tylko dlatego, że kupiłem i znalazłem, przede wszystkim, tylko muszę jeszcze kupić tego więcej, ale znalazłem impregnat do kompozytu. Bo jak się okazało, jest coś takiego. A mówię, w sklepach mówili, że nie ma, panie. Jakby ktoś był zainteresowany, to to jest to. Mega się prosto nakłada, po prostu wyczyściłem ten stół, polałem go trochę tak równo, ten stół raczej spryskałem, wziąłem pędzlem przejechałem, aż po prostu cały się wchłonął, zostawiłem na dobę, potem przemyłem po prostu szmatką na mokro i no naprawdę ten stół wygląda miliard razy lepiej. Nie spodziewałem się takiego efektu, więc jestem pozytywnie zaskoczony. I tu jeszcze wyczyściłem parę desek, tu możecie tego nie widzieć, chociaż nie, widać to. Zobaczcie sobie te, a zobaczcie te. Te były takie jak te, tylko je wyczyściłem. Też magicznym środkiem, bo jak się okazuje są mocniejsze środki niż Trenbolon. Są takie środki jak APC i to jest dużo mocniejszy środek niż Trenbolon. Tutaj też są wyczyszczone. Zobaczcie to, jakie bielutkie. Także je wyczyścimy, pomalujemy i będzie cykalafon, będzie wyjebany taras. W sumie tu mamy więcej roślinek nowych, których wam nie pokazywałem. O, tutaj tak ładnie Asia przysadziła. Pierwsze chyba przesadzenie w życiu, co? No, pierwsze przesadzenie w życiu. Już te, takie efekty, takie efekty. Ja nie wysadziła. Jesteś z siebie dumna? Co? Jesteś z siebie dumna? A ty jesteś za mnie dumny? Tak, bardzo. No. Bardzo jestem z ciebie dumny. Przestań. Ubierz się lepiej. Popo. Piąteczka. Zbieramy się na siłkę? Czy jeszcze nie? Nie, chyba spacerek, no ale dobrze. Ale to możemy iść na spacerek. Dobrze, nie gramy cię na siłowie. Ale możemy iść na spacerek. Co? No i dobrze, po prostu pójdziemy na spacer. Dobrze, chodź na spacer, bo potem jak będzie padało, to możemy potem iść na siłownię. I zawiesiliśmy w końcu karnisze. I tu właśnie taką zasłonę kupiliśmy. I niestety była jedna. Taka lniana, biała.
Ona głównie będzie miała funkcję tak naprawdę po prostu ozdobną, żeby też ta nie była taka pusta i żeby zasłonić trochę po prostu ten parapecik. Już to tyle z nowości w mieszkaniu. Dużo będzie teraz roboty. W sensie cały czas jest w sumie dużo do roboty, ale tak. No będzie dużo pracy, musimy posprzątać w ogóle przed weekendem. No. A teraz idziemy na spacer. Jedziemy na trening, także przed treningiem, przed treningóweczka leci od, no odkąd ją mamy, to leci przed każdym treningiem, bardzo dobrze się czuje, w związku z tym cały czas tak samo pompuje, cały czas tak samo działa, nie przyzwyczaiłem się, a to już jest, no myślę, że ta puszka się niedługo skończy, także polecam. I tu od razu mówię, pamiętajcie, że trzy płaskie miarki mniej więcej to jest jedna porcja. Jedna płaska miarka jest około 7 gramów. Ja zawsze po prostu sobie to odważam, żeby mieć po prostu pewność, że no, nasypię równo, nie? Żebym też się nie przestymulował, no bo tutaj jednak dodatkowa miarka myślę, że już by mogła mocno mnie pogrzać. Także łyżeczka. Mieszu, mieszu. Ładny kulorek. O, cyk, cyk. Nie wykręca mordki? A się przyzwyczaiłem. Perfekto! No nie, musimy sobie odłożyć ze trzy puszki jednego i drugiego, żeby do października starczyło. Kroki zrobione już nawet, jest 7800 mam kroków. Także na treningu dobiję do 10 tysięcy. Będę już mógł siedzieć na dupie i pracować. Także plecy. Zaczynamy trening, pierwszy zrobimy ściąganie na wyciągu pionowe. Jestem po jednej serii dopiero, także jestem bez pompy na razie. Zobaczymy, jak będzie po treningu, a raczej w trakcie, jak się trochę spompuje. Także ściąganie do klatki. Jeżeli interesuje Was poważna technika, to tu w karcie znajdziecie tutorial. Briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Kill that. In the AM, gone real fast. UK, honey, at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the ship of the Wisconsin. Only good for the lozenge. I tutaj taka wskazówka treningowa, poza poprawną techniką, to właśnie też ważne są takie wskazówki, które mamy w głowie w trakcie ćwiczenia. I ja tutaj ściągając do klatki, jak już jestem dosłownie gdzieś na wysokości obojczyków, to wypycham klatkę do przodu. Show the jet love, but it never meant much. Never make decisions off a head rush. I've been down to 10 bucks. IRS kept track for 10 months. Had to switch how I went about it. Dues paid, collected all the loose chains that I had left. Blew it all on a new game. Set the high score. Jak widzicie, kontroluję każdy ruch po 10 latach na siłowni. W końcu jakby dotarło do mnie, czy nie w końcu, już od jakiegoś czasu, ale dotarło do mnie, że jakby ciężar to jest jedno, ale mięsień. Jakby nie widzicie, ale tylko czuję jakieś obciążenie. I w przypadku ćwiczeń bardziej izolowanych na maszynach skupiam się przede wszystkim na czuciu mięśniowym, na kontrolowaniu tego ruchu. Wolę zmniejszyć ten ciężar o 20%, a zrobić dużo, dużo dokładniej i po prostu skupić się na czuciu danego mięśnia, jeżeli właśnie nad nim chcę pracować. Jeżeli robię ruchy wielostawowe na wolnym ciężarze, no to powiedzmy, że tam sobie na więcej pozwalam. When I pop out like lightning, polished, briefcase, no wallet, just blew a bag like... I robiąc narciarza, zwracam uwagę na to, żeby ręce mi się ani nie uginały, ani nie prostowały w trakcie ruchu, tylko żeby cały czas były w takim samym zgięciu, żeby jak najmniej aktywować triceps. Druga sprawa jest taka, że w zależności od tego, jakiego drążka używam, teraz użyłem prostego i tutaj też kolejna wskazówka, żeby na samym dole ruchu
jak przyciągam już ten drążek do biodra, raczej do kolana w moim przypadku, raczej do uda, to raz, że staram się łokcie jak najbardziej do tyłu za sobą pchać, tak jakbym chciał je w ogóle złączyć z tyłu, czyli że jeszcze do tyłu, to jeszcze do środka, a w dodatku staram się myśleć o tym, jakbym chciał ręce włożyć do kieszeni, czyli właśnie ściągnąć w dół łopatkę, przez co bardziej zaangażuję i aktywuję najszerszy grzbietu. No i oczywiście kontrolowany ruch w pewnej fazie, w pewnym zakresie. Might have said I love her, but I never made a promise. I should be ashamed, man, I've said it to a few birds. Made them think that they was mine, gave them new purse. And attention, it got to their head quick. Will I ever learn? That's a good question. Damn, a lot of pressure, so I gotta pop. And I love it like I kinda pop. Sorry that y'all gotta watch. BKT. I tutaj Gorilla Row. Coś na zasadzie Gorilla Row podobne. Nie mogę za bardzo teraz robić normalnych wioseł, zresztą one też nie są optymalne dla budowania najszerszego, ale to nieważne, bardziej tu chodzi o moje kolano, po prostu no jest źle, tak powiem, jest gorzej niż było, dosłownie od 2-3 tygodni odczułem codziennie dyskomfort, większy lub mniejszy ból i po prostu to kolano, ta noga nie jest stabilna i nawet jak się teraz ustawiałem ze stosunkowo małym ciężarem, z tym się trzymam ręką hantli, jednak to i tak czuję, że to kolano nie jest stabilne, także no bardzo słabo z tym, no ale chuj, nie? Trzeba ćwiczyć. Let's go! Atakuj tego hantla. Przed treningiem zjedliśmy na pół batona proteinowego, to muszę się przyznać tutaj, przynajmniej wobec. Ale teraz na obiad Asia będzie robiła pad thaia z przepisem swojej aplikacji, z krewetkami. Tylko z krewetkami? No tak, one są do opakowania. Aha, no to z... Nie, to z krewetkami. Krewetki, do tego szalotka, papryka, słodka, marchewka, makaron ryżowy. I opisz, jak to robisz, Bobo. Jak to robisz? Opisz się aplikacji, zapłacić cięcie. Bobo, no. Nie, no tak jest ciśnę. No to nie ciśnij, tak, tylko mów. A mi widać, nie wiem, czy powiem. Bobo, fajnie, zrób tak, żeby ładnie wyglądała. Dobrze, no. W ujęciu. Zawsze robisz tak, że ja wyglądam sobie przerwę. Nie mów tak. Vloga ci nagrywałem, ładnie było. Ja właśnie wyglądałam właśnie, także nawet nie ma. No mów, Bobo. Kryjemy szalotkę, cebulę czerwoną, czy cebulę zwykłą, jak chcecie, możecie sobie spolszczyć. Papryka słodka na przykład u nas, możecie użyć do olej papryki, tak naprawdę, czego chcecie, i marchewka. My jeszcze, ja chyba skroję jeszcze jedną paprykę, no, tak mało się będzie wydawało. To wszystko, cebulkę zeszklimy na odrobinie oliwy, do tego dodajemy owoce, dusimy, aż zmiękną. Owoce? Warzywka, aż zmiękną. Krewetki oczyścimy, wysuszymy i zamarynujemy w sosie sojowym. Troszeczkę dodaję sriracha i sosu pad thai. On jest z, nie pamiętam firmy, ale tamta firma z zielonym opakowaniem, pamiętasz jak się nazywa? Ona ma spoko skład i no, z tego używamy po prostu gotowego sosu do pad thai. Możecie też zrobić, jak sobie chcecie. My nie chcemy, bo my oszczędzamy czas, a mówię, on ma bardzo spoko, prosty skład, przejrzysty, także tyle. No i na koniec możecie sobie dać sok z limonki, szczypiorek, orzeszki ziemne, jeszcze musicie dobić kalorykę i tłuszcze na dziś, także tak. No u nas będzie tylko i wyłącznie szczypiorek i limonka. No także tak, proste przygotowanie, bardzo smaczne, bardzo dobre i to będzie drugi posiłeczek. Tak wygląda kolacyjka, tu są rollsy, na które nie wrzucałem specjalnie, nie pokazywałem wam ani nic, jak to robiłem, dlatego że będzie oddzielny odcinek na ten temat, w sensie będzie Apetyt na Szmeksa, gdzie będę robił te rollsy niebawem. Do tego mamy cheetosy,
na pół. Sosik jest z masła orzechowego i z sosu sojowego. Dzisiaj makro jest następujące. I to mówię, szczery vlog, także szczere z dupy makro. 3100 kilokalorii, 190 gramów białka, 100 gramów tłuszczu i 370 gramów węglowodanów. Na co dzień, w sensie no, staram się jeść trochę mniej tłuszczu, trochę może więcej białka, trochę mniej kalorii. No ale tak czy siak, no to te 300, myślę, że na dzisiaj to jest dobry wynik, bo byliśmy jednak na treningu, zrobiłem dobry trening. Kroków mam 20 tysięcy prawie. Dzisiaj także, no. I jeszcze będziemy się widzieć w kolejnej części odcinka, ostatniej, czyli w Q&A. Aparat sobie stoi, kurwa, na donicy. Q&A jest lepsze niż czyszczenie dwunastnicy. Ilu? Mam następny dzień, mam dobry humor. Właśnie przyjechałem, w sensie odwiozłem Masię i będę sam do jutra. Także mam me time. I dzisiaj właśnie jest ten dzień odpoczynku, o którym mówiłem. Oprócz tego, że rano pracowałem, będę musiał zmontować tego vloga, ale ogólnie jest dzień odpoczynku, więc muszę sobie zaplanować, co ja będę robił, żeby odpocząć. Ale najpierw zrobimy właśnie Q&A i odpowiem na kilka z waszych pytań, które zbierałem na Instagramie. Twój pierwszy zespół metalowy, który zacząłeś słuchać, pamiętasz? W sensie, czy pamiętam? Nie pamiętam dokładnie pierwszego, na pewno jednym z pierwszych takich zespołów, o ile można nazwać to metalem, no nu metalem bardziej, no to Linkin Park, do tego Limp Bizkit, trochę Korn, ale taki pierwszy, który naprawdę się tak wkręciłem, że wiecie, wszystkie piosenki znałem na pamięć i słuchałem non-stop, to był Disturbed. Jak jakość 7more7? Zamówiłem dwie koszulki właśnie 7more7, głównie ze względu na Sylwka Vardęgę i jego, powiedzmy, limited drop. I jakość jest bardzo dobra, nie mam zastrzeżeń. Bardzo ładnie przyszło zapakowane te koszulki, obydwa w oddzielnym pudełku z takim certyfikatem oryginalności, z naklejkami. Także podziwiam, bo zapakowane to było naprawdę, jakby to była koszulka za, nie wiem, 300 zł, a nie za 100. Jedyne co, to rękawy są strasznie wąskie i to widać, że to jest dla gamerów, dla no-lifterów, bo ja mimo tego, że zamówiłem koszulkę XXL, no to musiałem ją naciągać na łapach, niegdzie no te łapy nie są aż tak nie wiadomo jak duże. Czy zrobiłbyś sobie operację plastyczną? Chodziło mi po głowie, żebym sobie uszy zrobił, bo mam odstające, żeby były takie, ale chyba wyjebane mam, w sensie nie mam nic takiego, co by mnie naprawdę męczyło. I jakoś, nie wiem, miałbym kompleksy z tym związane, więc nie widzę za bardzo chyba sensu i szkoda mi pieniędzy. Gdyby twoje życie i praca nie mogły być związane z branżą fitness i sportem, to co byś robił? Zajmowałbym się prawdopodobnie mediami społecznościowymi i marketingiem. To myślę, że to są dwie rzeczy, w których się dobrze czuję i spełniam i które bym, myślę, że dobrze robił. Czy boisz się śmierci? Co jeżeli po tym jest piekło? To znaczy to, co jest po śmierci, no to nie wiem, ja żyję, że tak powiem, z myślą, że nic nie ma i to mnie przeraża, bo no mam takie z tyłu głowy, no, że jak umrę, to już koniec, nie? I to, co zrobię w życiu, to jest koniec i ja mam taki strach przed tym, że nic po sobie nie zostawię, w sensie, że wiecie, że po prostu, no po prostu umrę i tyle, nie? Trochę mnie to przeraża. Czy odczuwasz, że słabiej, wolniej się regenerujesz z upływającym wiekiem? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że dużo lepiej się regenerowałem, jak tam miałem, nie wiem, 22-23 lata. Chociaż nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu się rzeczywiście lepiej regenerowałem, czy to jest kwestia tego, że wiecie, było mniej stresu, a stres generalnie jest męczący dla organizmu, więc to też jest, no, jakby męczące. Kolejna sprawa jest, że się po prostu wysypiałem lepiej kiedyś. Mimo, że miałem bardzo rozdupconą dobę, bo mój zegar biologiczny był tak poprzestawiany, że potrafiłem przejść do 3-4 rano i spać do 12. No ale taki miałem tryb życia, no ale mówię, spałem te, powiedzmy, 7-8 godzin. I byłem w takim cugu treningowym. I to też spowodowało, że wiecie, że jak człowiek trenuje cały rok, 5 dni w tygodniu, no to przyzwyczaja się do tego i się z tego regeneruje lepiej niż jak ktoś, powiedzmy, trenuje 3-4 razy i nagle wrzuci sobie większą objętość. Także ciężko mi powiedzieć.
Ogórki kiszone czy korniszony? Kiszone zdecydowanie albo małosolne. To już bym musiał się... taki dobry małosolny ogórek jest lepszy niż kiszony. Czy masz ulubioną playlistę na Spotify? Tak, swoją playlistę, Szmeksy Trening, także polecam. Dużo osób słucha i też poleca. Czy czujesz się spełniony zawodowo? Ani trochę, i to jest też o czym mówiłem właśnie swój psycholog, że boję się, że nigdy nie będę czuł takiego właśnie spełnienia zawodowego i nigdy nie poczuję takiego, o, git kurwa, ja teraz sobie mogę odpocząć, teraz już mogę wrzucić na luz, wiecie, przejść na emeryturę i tak dalej. Ja, serio, jakbym teraz ktoś mi powiedział, że jakby to co zrobiłem w życiu i dawałoby mi pieniądze do końca tego życia, takie jak teraz daję, to totalnie bym kurwa się załamał chyba, nie? Jakby wiecie, że nie mogę pracować, nie mogę zrobić nic więcej, tylko to co mam, tylko to by było jakby na stałe, nie? Masakra. Czy w dzieciństwie miałeś do czynienia z Lotrem, Warhammerami albo Magicami? Magic the Gathering. Nie, ja ogólnie nie lubię fantastyki, nie kręci mnie to, nie wkręciłem się nigdy. Dużo moich znajomych grało właśnie czy w Magic the Gathering, czy miałem właśnie dużo fanów Lotra, Warhammera i tak dalej, ale mnie osobiście to totalnie nie jara. Dlaczego mieszkanie w Dwawie, a nie dom pod? Dlatego, że chcieliśmy mieszkać w Warszawie. To jest przede wszystkim chyba jedyny powód. Jakbym chciał mieszkać pod Warszawą, to równie dobrze mógłbym mieszkać pod każdym innym miastem w Polsce i to by mogło być obojętne jakie miejsce w Polsce po prostu. A chodziło mi o to, że obecnie lubimy po prostu ten klimat. Mi się podoba osobiście, że tak powiem, życie w Warszawie. Kiedyś go nienawidziłem, jak dojeżdżałem na studia i nie wiedziałem, jak tu można żyć, a obecnie po prostu to lubię, nie? Że wiecie, tu mam sklep na wyciągnięcie ręki, mam siłownię na wyciągnięcie ręki, chcę iść do kina, to jadę, nie wiem, kilometr dalej do centrum i mam kino. Wiadomo, że spod, jakbym mieszkał pod Warszawą, no to by była kwestia tego, żeby dojechać 20-30 minut. Ale myślę, że to dojechanie 20-30 minut jakby zabrałoby cały ten urok tego, że mam to pod ręką. I osobiście marzył mi się po prostu penthouse. Od, nie wiem, 6-7 lat to było moje marzenie, że do 30 chcę kupić penthouse. Z pomocą Asi udało się spełnić to marzenie. I tak. Czy chciałbyś się kiedyś wyprowadzić z Polski, czy raczej zostać w Polsce na stałe? Raczej nie miałem takich pomysłów. Myślę, że max miesiąc, może dwa bym wytrzymał poza Polską. Ja ogólnie lubię Polskę i też może to jest kwestia tego, że po prostu nie mam takiego doświadczenia, nie? Może jakbym zamieszkał gdzieś na miesiąc czy dwa, to może by mi się spodobało. Ale biorąc pod uwagę, że nie wiem, jak gdzieś byłem, to byłem na max dwa tygodnie, no to przez te dwa tygodnie wiadomo, że człowiek raczej się skupia też na odpoczynku i tak dalej, a nie na takim normalnym życiu. Więc ciężko się zaklimatyzować. Do tego dochodzi jeszcze bariera językowa. Wiadomo, że coś tam człowiek angielski ogarnia, no ale nie ma co ukrywać, że angielski w krajach nieanglojęzycznych jest na takim samym poziomie jak w Polsce, czyli no średnim. No kurwa, przestań kroić. Czy traktujesz filmy na YouTubie jako coś na pamiątkę do wspomnienia na starość? Nie myślę o tym tak, aczkolwiek myślę, że fajnie by było za nie wiem ileś tam lat zobaczyć, wiecie, vlogi sprzed paru lat. Obecnie mogę powiedzieć, że nie widziałem żadnego, no kurwa no. Obecnie mogę powiedzieć, że nie widziałem żadnego starego swojego vloga, jakoś ciężko mi się było oglądać z dawniej, ale myślę, że to będzie fajna pamiątka na pewno. Ciekawy jestem w ogóle, kiedy mi się to, że tak powiem, znudzi, czy cokolwiek. Jak wspominasz swoją pierwszą miłość? Ciężko mi powiedzieć. To ogólnie to okej, nie? Jakby fajne, że tak powiem, przeżycie. Coś innego to było. Ogólnie dobrze. Wiecie, no miałem wtedy 15 lat. Poznałem tą dziewczynę w ogóle dlatego, że szukała gitarzysty do występu tam, nie wiem, czy w szkole, czy gdzieś. I no ja grałem na gitarze. Jakby to nie wyszło koniec końców, w sensie no nie wiem, czy kogoś innego znalazłem, nie pamiętam jak to się skończyło. No a potem się jakoś tak zaczęliśmy spotykać i powiedzmy, że to była też taka wakacyjna miłość od razu. Ale no, spoko. Jaki rekord zjedzonych kalorii w ciągu dnia? 12-13 tysięcy gdzieś. Najgorsza i najlepsza książka, jaką w życiu przeczytałeś?
najgorszą książką, jaką przeczytałem, a raczej nawet nie przeczytałem, nie, przeczytałem chyba całą, albo tak 3/4, to była książka Mateusza Grzesiaka, Alfa Human. To była najgorsza książka, jaką czytałem, ever, a jeżeli chodzi o najlepszą, ciężko mi powiedzieć. Nie jestem w stanie jednej wybrać, bo zależy po prostu od tematyki, zależy od jakby tego, w jakim miejscu w życiu byłem i czego potrzebowałem w danej chwili, więc ciężko mi wybrać jedną. Czy miałeś kiedykolwiek konto na aplikacji randkowej? Nie dlatego, że jak ja miałem konto na jakimś takim portalu, bo to były, kiedyś były portale. Kiedyś nie mieliśmy smartfonów, nie było aplikacji, nie było Tindera, drodzy państwo, młodzi widzowie, tylko były takie portale jak na przykład fotka.pl czy jakieś takie inne. I owszem, miałem tam portal i owszem, nawet poznałem tam jedną dziewczynę, z którą byłem. Przez chwilę. Także tak, drodzy państwo, to było na tyle z Q&A. Zmontuję szybko tego vloga i postaram się serio odpocząć, porobić coś dla siebie. Nie wiem, może pogram na gitarze, może poczytam książkę, może jedno i drugie. Pogram trochę w Ligę Legend i tak to będzie wyglądało. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że ten vlog się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo szczerze mówiąc mi dużo łatwiej by było robić takie vlogi, i które właśnie no nie są, powiedzmy, baitowe, ale no wiecie, to jest taka właśnie, jak się jest youtuberem, to jest taka walka czasami samemu ze sobą, że z jednej strony chciałoby się coś nagrać, ale z drugiej strony to nagrywanie no musi jednak przynieść jakiś efekt. No i tak. Także dzięki wielkie.